Dziękuję za oczekiwanie. Mam nadzieję, że tak pójdziecie ze mną tam siedzieć. Pewnie, i gadać, tak? Zapraszam serdecznie. Pani Magdo, proszę powiedzieć, skąd tak ogromny sentyment do Nowogrodu? Z jakiegoś ogromnego zaskoczenia. W życiu nie przypuszczałam, że może być tak pięknie położone miasto i w sumie tak mało znane. I to miejsce było dla mnie ogromną przyjemnością, przebywanie tu i patrzenie na Narew. Czy w takim razie możliwe jest, że spełnią się te, no nazwijmy, plotki, ale być może jest w nich ziarno prawdy, że pani chciałaby tutaj kupić posiadłość? Znaczy, ja bym chciała założyć tu szkołę kuchni i jeśli gdziekolwiek w Polsce, to na pewno tu. A w takim razie skąd pomysł na dzisiejszy piknik? Czy on wyszedł od pani, czy od pani fanów? Wydaje mi się, że wyszedł od nas wszystkich, po prostu wszyscy chcieliśmy się spotkać i chyba jesteśmy za sobą stęsknieni, lubimy się i tak w realu, nie tylko wirtualnie. To jak często takie spotkania mają miejsce? Raz na dwa miesiące. No, zaczyna to wyglądać regularnie, tak. Czy pani zdaniem otwieranie nowej restauracji w tym momencie to jest jeszcze pomysł, dobry pomysł na biznes? Ale gdzie? Czy to ma znaczenie? To po prostu dobrej restauracji. Znaczy, ma znaczenie. Trochę się trzeba orientować, gdzie otwieramy tą restaurację i czy mamy dla kogo gotować. No to w takim razie, jakie miejsca mają największe przebicie? Tak. Z takim widokiem wszystkie. I to proszę jeszcze powiedzieć i zdradzić coś, jeśli chodzi o kuchenne rewolucje tutaj w Nowogrodzie prowadzone. Było ciężko? Nie mogę nic powiedzieć, bo program nie jest emitowany. Musi pani poczekać. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie. Ja bardzo proszę i życzę i zapraszam tu, ponieważ wydaje mi się, że oni wytrzymają te wszystkie punkty, które im były postawione, jak gdyby założenia po to, żeby to była najlepsza knajpa w rejonie. I chyba się uda. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Magda Gessler dla portalu My Łomża, Paulina Waszelewska.